Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku. Zagrajmy oczywiście w Harry Potter, co nie? I... Rictu Sempra! Dobra. Rictu Sempra! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Kurde! Rictu Sempra! Okej. Carpe retractum! Okej, i mam tam, tak? Podejść. Chwila. Carpe retractum! Carpe retractum! Carpe retractum! Aha, to nie. Tu! Kurde, żeby tego nie zobaczył. Ej, dobra, okej, już jest, już. Carpe retractum! Carpe retractum! Carpe retractum! Okej, dobra, wszystko w porządku jest. Okej, teraz tu. Dobrze idę? Tak, bo tu... Albo i nie, czekajcie. Tam mamy tarczę. Aha. Dobra, spróbujemy tędy podejść. Okej. Carpe retractum. Okej, dobra. Eu, co jest? Okej. Aha, dobra. Rictu Sempra. Rictu Sempra. Rictu Sempra. Rictu Sempra. Rictu Sempra. Dobra, okej. Wow. Skomplikowane, powiem wam teraz już je. Wow! Ej. Dobrze jest, bardzo pięknie. Dobra, kurde. Ronie, uspokój się już. Dobra, pięknie. Co my mamy? A, bomby! Dobra, mam. Pięknie. No, chodźcie tu. Pięknie. Dobrze jest. O, kolejna żabka, fajnie, dobra, czekajcie. Oni coś powinni mi... O, proszę, ale pięknie, ale tych fasolek mamy. 86 już mamy fasolek. Pięknie. O, proszę. O nie. Rictu Sempra. Rictu Sempra. Rictu Sempra. Najgorsze, najgorsze potwory. Rictu Sempra! Niedobrze. Rictu Sempra! Pięknie, dobra. Okej, idziemy sobie dalej powolutku. Okej, tu coś mamy jeszcze. Tylko co ja mam z tym zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. What? Carpe retractum! Carpe retractum! Dobra, chwila. Czekajcie, to do czego jest? Carpe retractum! O! Carpe retractum! Aha, to nic nie daje chyba. Dobra, pięknie. I teraz tutaj. Zobaczymy co nas tu czeka. Dobrze, pięknie. Wow, za dużo wypuściłeś. Dobra. Wow. Carpe retractum. O co kaman? Carpe retractum! Jezu, co ja zrobiłem? Wow! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Niedobrze. Okej. Serio? Serio? O!
tractum. Oj, przepraszam, musiałem kichnąć. Ale okej, dobra, już jest wszystko w porządku, dobra, ma. Gratulacje, Ron. Koniec? Niestety nie znalazłeś wszystkich 10 tarcz. Musisz mieć wszystkie, żeby wejść do komnaty fasolek. Dobra. Przyjdź, kiedy zechcesz, aby spróbować jeszcze raz. A to chyba nie muszę tego robić drugi raz, tak mi się wydaje. No dobra, wszystko w porządku. To było niesamowite. Gdzie jesteśmy? Tymi drzwiami dotrzemy do komnat zadań, które już ukończyliśmy. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania Carpere Tractum, jeśli chcesz, Ron. Możemy też iść pomyszkować. Prowadź, Ron. Ale gdzie mamy iść w ogóle? Zdaje się, że to zadanie jest obecnie niedostępne. Aha. Wygląda na to, że to zadanie nie jest czy jeszcze dostępne. Chcesz wykonać ponownie zadanie Carpere Tractum, nie. Dobra. Okej. Purpere Retractum. Repractum, czy jakoś tak. Patrzcie, chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie ciebie szukałem. Cześć, Fred. A gdzie George? Na górze, pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry. Mapa Hunsfotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwarcie. Rety! Dzięki, Fred! Nie żeby wyświetlić mapę, naciśnij w dowolnym momencie klawisz. Dobra, wow, dobre to jest, powiem wam. Okej, dobra, chcę wyłączyć. Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Dzięki, Fred, dzięki. Okej, zapisywanie gry, okej. Dobra, idę, poczekaj. Wow, ale fajnie wygląda, powiem wam, w tej części zamek. Zawaliście, powiem wam, bardzo fajnie. Słyszałem, że nieźle ci poszło w zadaniu Carpere Tractum, Ron. Wybieram się do komnaty zadań, by samemu spróbować ponownie. Jezu, jaki ten Fred jak lata, ja pierdziule. Widzisz, że jestem ślizgonem? Idę do lochu i nie mam czasu dla takich gryfonów. Ta? Jesteś pewny? Profesor McGonagall, profesor Dumbledore! Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Już wiesz, dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i dementorów. Ruszcie się, George już czeka w sklepie. Za mną! A co, oni nie wiedzą o tym sklepie? Dobre. Dobra, okej, idziemy. Dobra, już. O, kolejny zapis. Dobra, właśnie. Depulso! Dzięki za fasolki. Dobra, idziemy. Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. Dobra, idź sobie już. Ciekawe, o co chodzi. O to fabrykę, co chodzi. Właśnie. Witaj, Harry. Witaj w naszym sklepie. Wow, patrzcie na te rzeczy. Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. Wow. Dzięki. Zdaje się, że masz za mało fasolek Bertiego Bota, by to kupić, Harry. O, szkoda. Zdaje się, że masz za mało fasolek Bertiego Bota, by to kupić, 125, Harry. A ile mam? Czekajcie. Liczba tajemnic... zaraz, chwila. Tu mamy... Czekajcie, tu mamy listę osiągnięć. Dobra, czekajcie, chwila. 124 mam. Ale przecież to mogę zdaje wziąć. Się, że masz za mało fasolek Bertiego Bota, by to kupić. A nie, Harry. Dobra. Niestety masz za mało dyniowych pasztecików, by to kupić. Wow, serio? Dyniowe pa... Nasza czekolada przywraca energię od pierwszego kęsa. Hehe. Nie, na razie... Nie kupuj. Chyba nie. Dzięki. Czekajcie, jeszcze pójdę tu zobaczyć zaraz. Wow. O nie, to jest wyjątkowa, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. Wow, serio? Zdaje się, że masz za mało fasolek Bertiego Bota, by to kupić, Harry. Serio? Uwolniliśmy od tej karty Draco Malfoya. Dobra, 100. Nie, na razie... Chyba nie.
Dzięki. Czekajcie, gdzie tu w ogóle piszę, ile mam kart w ogóle? Kurde, bo tu jest trochę, powiem wam... menu haseł, nie. Ten ekran wyświetla karty dla każdej... Nie ogarniam, powiem wam, tego za bardzo teraz. A, tu mamy zdobyte tarcze, menu kart kolekcjonerskich, mam jedno dopiero, okej, teraz już wiem, dobra, tu mamy, a, Folio Universitas, właśnie, tak to się nazywa. Mamy 1 z 15, aha, karty sławnych czarodziejów, sławnych wiedźm, karty Quidditcha nawet, co, wow, sławnych wampirów, sławnych goblinów, premiowe, karty sławnych potworów, smoków, olbrzymów nawet są i wiedźmy. Dobra, wow. Idę do Freda i Georgia na śm... Niestety masz za mało dyniowych pasztecików, by to kupić. Dobra, a co mam teraz robić w ogóle? Ja tu nie wiem. Ja nie mogę wejść. Co za chamstwo. Dobra, idę sobie. Wpadaj chyba, kiedy chcesz, Harry. Aha, dobra. Co ja w ogóle mam zrobić teraz? O Jezu. O nie, Irytek. Biedactwa, pękala i mundrala. No. Tak, nie znają haseł i nie mogą korzystać ze skrótów w portretach. O, patrzcie tu, mam hasła, są tu. Jazda, Ron, możemy zdobyć tę kartkę. Racja, zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce. No właśnie, dobra. Rictus Sempra. Łapcie! Rictus Sempra! Uważaj! Ronie! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Fortuna Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Badaj, szmoter! Szmoter! Rictus Sempra! Pękala i mądrala! Jeszcze się spotkamy! O, dostałem nam karteluszkę, dobrze! Znamy hasła! Dalej, wypróbujmy je! Będą działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. Gwiazdeczka! Hehehe, dobre! Zaraz się zaczną zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami. A, z tym chyba. W tym roku będzie nas uczył Hagrid. O. Czy któryś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na padoku. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też! To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. O, a ty znasz drogę? Ziomuś, no kurnia. Nie wiedziałem. Dobra, idziemy. O, proszę, odblokowali nam. No. Nas oczekuje. A, dobra, mieliśmy we... Bum! Bio dzwony. Ale ładnie to wygląda, powiem wam, tym razem. W tej części, co nie? Ta lekcja jest przy wybiegu. Tędy! Dobra. Chwila, no. Gdzieś ty pobiegł, ziomuś, chodź tu. Nie podoba mi się jedna rzecz tu, powiem wam teraz, na dodatek. Te... Stękanie Harry'ego Pottera, jak skacze. Widzicie? To mi się nie podoba, ale co zrobić? Ale ładnie wygląda to, kurde. Po prostu... miodzio. Tutaj. Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Neville'em na lekcję. Co by tu zrobić? A, pójdziemy tutaj. One chyba stąd przyleciały, co nie? Jak dobrze pamiętam. Neville na nas czeka, chochliki! Harry. Chodźmy lepiej do klasy. Ała! Zostaw mnie w spokoju! Mamy tu atak chochlików. Możemy jakoś pomóc? Zaczarujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Dobra. Musicie działać razem, żeby się ich pozbyć. Jeśli nie pozbędziecie się chochlików za pierwszym razem, możecie próbować do woli.
Karta kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju chochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, dostaniecie wszystkie karty z kompletu. Ale to nie jest wcale proste. Okej, dobra. Depulso! Lepiej chodźmy za Neville'em. Nie chcę spóźnić się na lekcję. Dobra, idziemy. Nie ma czasu. Bo tu my jesteśmy tu chyba. Tak jest, dobra. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Tędy. No ja też się nie chcę spóźnić. No racja też, kurde. Dobra. A, co to ma być? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ohydny stwór. Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Hardodzioba. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodzioba, ukłoń się i czekaj. Okej. Okay. Nie ukłonię się przed tą wstrętną bestią. Witaj, Hardodziobie. Dobry hipogryf. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w dziobek. Powietrze. Dziobek. Dobre. Wow, trudne to. Zuch z ciebie, Hardodziobie. Wow. Masakra. Masakra. Tak jest. Pięknie. Dobrze. Ojajajajajaj, niedobrze. Teraz? Teraz trochę... Udało się. O kurde. Aj, prawie. Gdzie teraz? O, fuck, nie trafiłem. Kurde, niedobrze. Dobry hipogryf. No pewnie. Tak jest. Aj. Prawie. Trudno, Harry. Próbuj dalej. Co? Jeszcze raz? Ojej. Ojej, dobra. Aj, co to było? Kurde. Dobra. Zuch z ciebie, Hardodziobie. O, teraz lepiej mi idzie, powiem wam. Aj, tu było dobrze prawie. Ej, niedobrze. Ojajajajajaj. Dobrze. Oj, niedobrze. Tak jest. Pięknie, tym razem lepiej mi idzie jednak. Tak. Dobra. Aj, tu było dobrze prawie. Aj, niedobrze. Dobra. Dobrze jest, udało się tym razem. Dobrze jest. Pięknie. Karta kolekcjonerska. To było naprawdę coś, Harry. Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu 5 różnych tras. Możesz na nich wygrać 5 fajowskich kart kolekcjonerskich. Uuu, dobre. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Umieram! Patrzcie! Potwór mnie zabił! Nie umierasz! Jaki debil! Myślicie, że się wyliżę? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Jaki idiota! Ale idiota z niego! Wykorzystać. Jaki idiota z niego, Boże! Dobra.
Tu pisze, żebym korzystał jeszcze z tych skrótów. Potem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też głosem Hardodzioba. Właśnie. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Gotowi na lekcję? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Z kim? Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź, Harry! Dobra, pierwsze piętro, klasa transmutacji. Hadok. Hadok, wow. I tak, teraz co mam zrobić? Tutaj iść? Nie mam zielonego pojęcia. Halo, pomoc. Chyba tu, wow. Dobra. Chyba tutaj musimy iść, ale kto wie? Nie jestem pewny. Aha, my wyszliśmy stąd, dobra. Okej. Jednak to nie tutaj. A, tu jest pierwsze piętro dopiero. Albo tutaj. Właśnie, tutaj może szybciej byłoby możliwe, ale mogę się też mylić. Ojej. Kimże... O, patrzcie, patrzcie! Mondrala, Gangrena i Pękala! I Rytek. Nie podoba mi się ta zbroja. Zamknął nas w środku! Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Ron, okay. Przygotuj się do rzucenia Carpe Retractum, gdy go złapiemy. Ojej, trochę wściekłych uczniaków. Chłopcie! No. Carpe Retractum. Strasznie! Chodź tu, dziadzie. Chodźcie tu wszyscy, no, dobrze. Zasmarkany mądra! Carpe Retractum! Prawie go masz, Ron! Rictus Sempra! Carpe Retractum! Badaj, szmoter! Szmoter! Rictus Sempra! Chyba staćcie na więcej! Zasmarkany mądra! Genialny, Ron! O! Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Lepiej pospieszmy się na zajęcia z transmutacji. Przez Irytka pewnie się spóźnimy. Oj, nie panikuj już ty. Pięknie, 7 już mam. Dobra, tak jest. Dobra, jesteśmy na miejscu już. Dobra, witam okej. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. A, witam. Jedno z najbardziej... I przepraszam za spóźnienie, pani McGonagall. Animagowie potrafią zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu? Wow. A, pamiętam to. Pamiętam kiedyś w filmie. Wow. Fajne, powiem. Są jakieś pytania? Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zechcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Mhm. Dziś omówimy zaklęcia Draconi Force i Lapi Force. Mhm. Panu Granger, dwa zaklęcia. Proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałam. Ja? O tak! Możesz zaczynać, panno Granger. Okej. Okay. Aha, i ja będę na pewno kierował nią, tak jak z, wiecie, Ronem i Harrym. Ale dobra, okej. Okay. Jest. Zacznijmy od zaklęcia Lapi Force, panno Granger. Lapi Force, mhm. A więc Lapi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Serio? Panno Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Podziękował. Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapi Force, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. Dobra. Lapi Force. Używaj klawiszy strzałek, żeby kierować ruchami królika. Serio? Prawy przycisk myszy zmusi królika do skoku. Naciśnij strzałkę w górę i przytrzymaj prawy przycisk myszy, żeby królik skoczył dalej. W dowolnym momencie możesz nacisnąć Enter, żeby przerwać zaklęcie. Lub po prostu poczekaj, aż królik wykona zadanie i zaklęcie samo się skończy. Dobra, ale... Czekajcie, chwila, ja muszę zobaczyć sobie jeszcze... Zobaczyć jedną rzecz.
Nie, nie to, nie to, nie to, czekajcie. Mi chodzi o punkty, tylko tu nie pisze. Dobra, okej. Czekajcie, co ona mówiła w ogóle? Chwila, bo ja nie słuchałem jej za bardzo. No. Aha. No dobra, jak mam w ogóle... Lucky Box! Aha, ale... No dobra, ale jak mam, co mam tu zrobić, bo... Nie ogarniam tego za bardzo, powiem wam. No dobra, no i co? W tym zadaniu znajdziesz królicze norki, panno Granger. Jeśli norka jest zarośnięta, naciśnij lewy przycisk myszy, a królik przegryzie przeszkodę. Okej. Rozumiem. Nacisnąć lewy przycisk myszy, by królik przegryzł trawę. Dobra. 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 Okej, już wiem, o co chodzi, ale powiem wam, że jestem... Kurde, za bardzo... Znakomicie. Teraz zwróć uwagę na ten kopczyk ziemi. Ustaw królika na kupce ziemi i naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął kopać. Rozumiem. Dobra. Lewy przycisk myszy służy do przegryzania i kopania. Dobra. Wspaniale, panno Granger. Dobra, powiem wam, fajne. Fajne, podoba mi się, powiem wam to już. Fajne, powiem wam, że mi się ta część nawet spodobała. Ale to jeszcze będę mówił wam przy podsumowaniu, co nie? Aha, to się samo otwiera, okej. Tam widzę, że mam... Aha, królika trzeba... Kurde, co mam tu zrobić? Haha. Okej. Okay. Tak myślałam, że trzeba użyć będzie tego. Dobra. Okej. Okay. Wbijamy. Dobra. Okej. Okay. Fajne. Podoba mi się już to. Zaraz. Nie skacz. A, dobra. Ło, proszę. Ale tych... Wow. Okej, okay, czekajcie, jeszcze wezmę te trzy. Czego nie mogę wziąć tego? Czekajcie chwilę. A, dobra, okej. Okay. Aha, dobra, dopiero teraz mogę wziąć, okej. Okay. Dobra. Troszeczkę powiem wam to skomplikowane jest, bo tu musimy się bawić... Bawienie się królikiem, co nie? Ale fajne to powiem wam. Oho. Tu coś skomplikowanego teraz jest, ja to wiem. O proszę, znalazłem jedno tą dynię jeszcze. Fajnie powiem wam, bardzo dobrze. Aha, i co mam tu zrobić? Wow. Wow. Teraz nie wiem. Filunia, tędy. Okej, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!